Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do Asset Management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy inflacja za wrzesień da wyprzedaż na giełdach? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, i zachęcam do tego, żeby także spotkać się ze mną na żywo w piątek 20 października o godzinie 20 w Warszawie w kawiarni Agrekontra będzie debata między mną a Markiem Rogalskim pod tytułem Gospodarka i rynki po wyborach. Zapraszam, żeby się zapisywać, link w opisie. Zaczynamy! Czy inflacja za wrzesień da wyprzedaż na giełdach? Jako że w poprzednim dniu najciekawszym wydarzeniem były dane o inflacji producenckiej dla Stanów Zjednoczonych, a ona bardzo negatywnie zaskoczyła rynki finansowe, ponieważ była wyższa i to znacząco niż zakładały prognozy. Dzisiaj mamy dane o inflacji konsumenckiej dla Stanów Zjednoczonych, więc pakiet danych o zmianie wartości cen będzie jednym z najważniejszych czynników, który będzie wpływał na to, jak rynki postrzegać będą perspektywę co do dalszych zmian w polityce monetarnej Stanów Zjednoczonych. Teoretycznie im wyższa inflacja, tym większa szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych, a im niższa inflacja, tym mniejsza szansa na dalszą ekspansywną politykę monetarną, czyli dalsze podwyżki stóp procentowych. I to jest teraz najważniejszy czynnik, który może zdeterminować wydarzenia w drugiej połowie października na giełdach papierów wartościowych na całym świecie, gdzie, przypominam, od kilku dni mamy wielkie branie na rzecz ryzyka. Ale zaczynamy ten materiał od przypomnienia, gdzie teraz rynek pozycjonuje się na przyszłych stopach procentowych, jak wycenia szanse na dalsze podwyżki stóp procentowych. Jak widzimy, punktem odniesienia jest 28% prawdopodobieństwa w piku następnej podwyżki stóp procentowej o 25 punktów bazowych. Tylko jest 28% szansy, że będzie jakakolwiek następna podwyżka stóp procentowych i to jest naprawdę punkt odniesienia przed wczorajszymi i przed dzisiejszymi danymi o godzinie 14.30. Te wydarzenia mają naprawdę ogromne znaczenie. Jeżeli okaże się, że inflacja także w ujęciu konsumenckim rośnie, a prognozy mówią o tym, że inflacja konsumencka wyniesie 3,6, w październiku miało być to 3,7, no to w takiej sytuacji będziemy mogli i możemy być świadkami bardzo dużych przesunięć w oczekiwaniach oraz oczywiście, że giełdy papierów wartościowych, rynki finansowe na całym świecie, różnego rodzaju aktywa będą musiały to jakoś zdyskontować i na tym dzisiaj będziemy się opierać, na tym będziemy dzisiaj bazować swoje opinie co do tego, czy to da wyprzedaż na giełdach, czy też jednak giełdy będą o tym zapominać i będą żyły oczekiwaniami, że będzie po prostu lepiej. Przypominam, jeżeli giełda rośnie, oznacza to, że giełda dyskontuje optymistyczne scenariusze w gospodarce na przestrzeni następnych 6 do 9 miesięcy, a jeżeli giełda spada, to, że w perspektywie tych 6-9 miesięcy będzie gorzej w gospodarce. No i jakie są te oczekiwania inflacyjne na przestrzeni następnych 12 miesięcy? Dla Stanów Zjednoczonych widzimy, że one tylko lekko rosną, czyli inwestorzy raczej spodziewają się, że inflacja będzie maleć w Stanach Zjednoczonych, że realne dodatnie stopy procentowe na amerykańskim dolarze będą wpływać na atrakcyjność inwestowania w Stanach Zjednoczonych, a tożsamo dla strefy euro też widzimy, że raczej inwestorzy spodziewają się dalszego spadku inflacji, że dezinflacja będzie kontynuowana. No i widzimy to bez względu na to, czy mamy perspektywę 12 miesięcy, czy też 3 lat do przodu. Jednym z głównych czynników, który w krótkim terminie wpływa na perspektywy inflacyjne, jest oczywiście zachowanie ropy naftowej. A po wczorajszej sesji zaczyna ona znowu spadać. Mamy ewidentne odbicie po ruchu powrotnym do najważniejszego oporu, czyli dolnego ograniczenia wcześniejszego kanału wzrostowego. Więc giełdy papierów wartościowych teraz rosnąc myślą o tym, że inflacja w perspektywie następnych tygodni i miesięcy będzie maleć, a nie rosnąć z powodu tego, że ropa naftowa ma trajektorię spadkową i sprzyja temu, żeby nie była aż tak wyraźnie podnoszona. Dlatego też to, co się dzieje teraz na ropie naftowej, sprzyja temu, żeby indeksy giełdowe szły do góry. Warto być tego
świadomym, plus w Europie rynek patrzy na zachowanie ceny gazu. W tym wypadku na razie, jeżeli będziemy się utrzymywać poniżej 50 euro za megawattogodzinę, to będzie raczej sprzyjać temu, żeby giełdy papierów wartościowych rosły niż spadały. Dopiero przekroczenie tego poziomu, który ma psychologiczne znaczenie, mógłby zmienić tą oczekiwaną trajektorię przyszłej inflacji, czyli oczekiwań inflacyjnych. I to wszystko jest zbierane przez rynek obligacji, który jest teraz także najciekawszy i najistotniejszy z tych najważniejszych rynków finansowych. Obserwujemy od kilku dni spadki rentowności w formie bardzo dynamicznej, a to naprawdę zachęca do tego, żeby wieścić, że ta skala wzrostów indeksów giełdowych będzie jeszcze większa. Korelacja między zachowaniem amerykańskich obligacji na rentowności a wzrostami indeksów giełdowych jest duża. Jeżeli w kolejnych dniach, a zwłaszcza po godzinie 14:30 dzisiejszego dnia, będziemy świadkami dalszych spadków rentowności albo utrzymywania się rentowności na tych poziomach, będzie to oznaczało, że rynek obligacji spodziewa się, że ścieżka inflacyjna będzie pokazywała trajektorię spadkową, że dezinflacja będzie kontynuowana, a to będzie wielkie paliwo do tego, żeby giełdy papierów wartościowych kontynuowały tendencję wzrostową, bo to także ma dla nas duże znaczenie. Jeżeli rentowności będą spadać, to w takiej sytuacji amerykański dolar także powinien się osłabiać. Ten wykres, który jest tutaj w tle, ładnie pokazuje tą zależność, dlatego też przebijanie się przez poziom 1,06 nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Rynek euro-dolara zaczyna sygnalizować pierwsze prowzrostowe sygnały, także w ujęciu analizy technicznej. Jeżeli te sygnały będą utrzymane, rynek naprawdę będzie nam mówił, że ma ochotę rosnąć. A dodatkowo warto pamiętać, że wzrosty euro-dolara będą oznaczały presję na rzecz ryzyka na całym świecie, zwłaszcza poza Stanami Zjednoczonymi, a szczególnie na rynkach emerging markets. Więc jeżeli jesteśmy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i liczymy na kontynuację wzrostów, to bądźmy także szczególnie zainteresowani losami euro-dolara. Jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to bez względu na to, co się będzie w Warszawie działo, jeżeli chodzi o ryzyko geopolityczne, polityczne, jeżeli chodzi o wybory, to warszawska giełda papierów wartościowych pójdzie w górę, naprawdę, i to w sposób bardziej dynamiczny niż na zachodzie. Taka jest klasyczna forma korelacji i powiązania między rynkami, jeżeli też odnosimy to wszystko do Warszawy. Co jest cały czas bardzo istotne, to to, że z każdym kolejnym odczytem danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych zmniejsza się oczekiwana amplituda wahań na euro-dolarze. Ten wykres, który jest w tle, bardzo ładnie to pokazuje. Co prawda można oczekiwać dzisiaj większej zmienności, ale nie liczyłbym na jakieś fajerwerki w postaci ruchu o większej długości niż 100 pipsów. Naprawdę widać jak na dłoni, że jest coraz mniejszy wpływ danych o inflacji na ruchy na amerykańskim, na euro-dolarze, jeżeli chodzi o zmienność. Rentowności plus amerykański dolar, to inwestorzy także powinni bardzo bacznie obserwować zachowanie ceny złota. I w tym wypadku, jak widzimy, to zachowanie, zwłaszcza rentowności, sprawia, że złoto idzie w górę i utrzymywanie się tych korelacji, tego zachowania podanych o godzinie 14:30, może sprawić, że będziemy bardzo szybko zbliżać się do psychologicznego poziomu 1900 dolarów i do górnego ograniczenia tego kilkumiesięcznego kanału spadkowego, który widać na wykresie. Natomiast to, co martwi moim zdaniem popyt na ryzyko, to fakt, że cały czas rynek miedzi nie jest w stanie wyjść powyżej oporu 8100 punktów. Z takiego klasycznego, technicznego punktu widzenia mamy jakby ruch powrotny do najbliższego oporu. Natomiast dopiero przejście tego poziomu dałoby paliwo i impuls do tego, żeby wieścić, że ta tendencja wzrostowa na giełdach papierów wartościowych ma szansę przekształcić się w rajd świętego Mikołaja, efekt stycznia, czyli że w perspektywie następnych miesięcy giełdy papierów wartościowych miałyby potencjał do wzrostów. A z technicznego punktu widzenia już naprawdę nawet laik widzi, że indeks Standard & Poor's odbija od średniej 200 sesyjnej na wykresie dziennym, od dolnego ograniczenia rocznego kanału wzrostowego i teraz jeżeli po danych o inflacji przebijemy się przez opory w rejonie 4400 punktów, gdzie mamy spojenie krótkoterminowych i średnioterminowych średnich kroczących,
to sygnały prowzrostowe będą naprawdę jeszcze mocniejsze i będą zachęcały do tego, żeby szybko zwiedzić maksima hossy i kontynuować hossę w kierunku maksimów wszechczasów. Ja osobiście spodziewam się takiego scenariusza. Myślę, że jest około 75% prawdopodobieństwa, że giełdy papierów wartościowych pójdą w górę w perspektywie następnych tygodni, miesięcy, co najmniej do końca roku, a jeżeli równolegle eurodolar pójdzie w górę, to daje około 80, nawet więcej procent prawdopodobieństwa, że giełdy papierów wartościowych takie jak Warszawa będą się zachowały lepiej i że będą kontynuowały tendencję wzrostową nawet w formie bardziej zdynamizowanej niż to, co się dzieje na rynkach rozwiniętych. Rynki azjatyckie, czyli Japonia, kontynuuje wzrosty. Jesteśmy coraz bliżej górnego ograniczenia tego kilkumiesięcznego kanału spadkowego przypominającą formację flagi. To jest dobra wiadomość, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo, że wkrótce nastąpi wybicie górą, a to dałoby paliwo do kolejnej, nawet dynamicznej fali hossy na giełdzie w Japonii. Dodatkowo będziemy także wkrótce na naszych oczach obserwować zmagania indeksu DAX ze swoimi oporami w rejonie 15400-15500 punktów. Gdyby indeks DAX sforsował te opory, to w takiej sytuacji siła sygnałów prowzrostowych także na giełdzie w Niemczech byłaby ogromna, bardzo duża i zachęcałaby do szybkiej wizyty w rejonie maksimów wszechczasów, maksimów hossy i do tego, żeby pokonać te poziomy. Jeszcze raz przypomnę, to co nie sprzyja scenariuszom prowzrostowym to zachowanie Bitcoina, ale w ostatnim czasie korelacja, czyli takie powiązanie między zachowaniem ryzyka a samym Bitcoinem jest coraz mniejsze, więc walory prognostyczne zachowania Bitcoina są mniejsze, ale warto zwrócić uwagę, że Bitcoin pokonuje najszybszą linię trendu wzrostowego, dlatego też prawdopodobieństwo spadków raczej rośnie niż spada. I na koniec polskie aktywa. Przypominam, jeżeli dzisiaj po godzinie 14.30, czyli po danych o inflacji za wrzesień, będziemy świadkami spadków rentowności amerykańskich obligacji, osłabienia amerykańskiego dolara, to jednym z głównych beneficjentów będzie polski rynek, polskie aktywa. Wtedy powinniśmy być świadkami kontynuacji to dynamicznej presji na rzecz umocnienia krajowej waluty, presji na rzecz kupowania polskich obligacji, ponieważ jeżeli inwestorzy wyczują, że globalna presja dezinflacyjna będzie trwała, to także zwiększy się szansa na dalsze obniżki stóp procentowych w Polsce, więc to jest wielka pożywka do tego, żeby polskie obligacje zyskiwały na wartości oraz giełda papierów wartościowych, która zbliża się już do kluczowego oporu w rejonie 2000 punktów. Jeżeli także warszawska giełda papierów wartościowych sforsuje ten psychologiczny poziom, otworzy się przestrzeń do ataku na maksima hossy, żeby je przełamać i ruszyć w kierunku oporów 2400-2500 punktów. Dla mnie to jest scenariusz bazowy, drodzy Państwo. Jeżeli po godzinie 14.30 dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych dadzą wzrost euro-dolara, to będę dawał nawet 85% prawdopodobieństwa, że do końca roku indeksy giełdowe w Warszawie pójdą bardzo mocno w górę i naprawdę nie będzie miało znaczenia, kto w niedzielę wygra wybory. Naprawdę ryzyko polityczne jest bardzo, bardzo niewielkie. Natomiast sam fakt, że wybory staną się faktem, zmniejszy wpływ polityki w ogóle na rynek. Ten temat stanie się historią i da dodatkowe paliwo wszystkim tym, którzy chcą inwestować na rynku ryzyka. Dlatego też ja nawet spodziewam się przyspieszenia tej dynamiki wzrostowej na warszawskim parkiecie niż jej zmniejszenia, ale to wszystko powinno wynikać z danych o inflacji za wrzesień, które poznamy dzisiaj, które będą w stanie całkowicie, które będą w stanie wygenerować impulsy, które będą na rynkach finansowych w drugiej połowie października. Czy inflacja za wrzesień da wyprzedaż na giełdach? Moim zdaniem szanse na to są bardzo niewielkie. Spodziewam się raczej wzrostu popytu na ryzyko niż scenariuszy odwrotnych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. I przypominam także i zapraszam wszystkich do tego, żeby w piątek 20 października o godzinie 20 spotkać się ze mną na żywo w kawiarni Agere Contra, gdzie będę miał przyjemność porozmawiać z Markiem Rogalskim na temat tego, co się ma wydarzyć, co może się wydarzyć w gospodarce i na rynkach.
po wyborach. Link na dole w opisie. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam, stopy zwrotu, cześć!